Jestem w Olkuszu na ulicy Żurackiej. Tutaj prosił mnie jeden z widzów, żebym się przejechał tą drogą i takim chłodnym okiem spojrzał na to, jak się tutaj jeździ. A więc jadę. Przejeżdżam przez przejazd. Oczywiście przypominam o szczególnej ostrożności, bo trzeba tutaj bardzo uważać na przejeździe. Ktoś tu bardzo wyrzuca na tym przejeździe. Jakby coś odbijało i uderzało o podwozie samochodu, pomimo że nie jechałem jakoś bardzo, bardzo szybko. Nie wiem, być może, że te płyty jakieś są do tego stopnia wybite, tak więc to na pewno tutaj jest do poprawki. No i znowu dojeżdżam do tegoż przejazdu. Zmniejszam sobie prędkość. No właśnie, tutaj też widać, że chyba miejscowi kierowcy wiedzą, jak na ten przejazd najeżdżać. Najeżdżają tak dziwnie bokiem. A, tu jest kolejny pełno na samym przejeździe. Tak więc przejazd na bank do remontu i to do jak najszybszego tak naprawdę remontu. Już drugim razem wiedziałem, o co tutaj idzie, to już nie czułem tego uderzania, tego, że gdzieś tam haczę podwoziem o te kolejny. A więc znowu ulicą Żuracką jadę przez ten nieszczęsny przejazd do Szpitalnej. No powiem szczerze, tu jest idealny przejazd, przy którym zachowanie szczególnej ostrożności to nie jest tylko jakieś tam słowo wymyślone przez kogoś, tylko tutaj naprawdę to trzeba zachować, bo ktoś, kto tego nie zrobi, to się bardzo zdziwi, jak sobie na przykład rozwali tu mig. A jest o to bardzo prosto na tym przejeździe, bo naprawdę przejechać go na dwójce i odczuwamy wszystkie tak naprawdę kolejny, które tutaj występują.